Hej, witajcie w Kuchni Kwasiora. Zapraszam Was dziś na śniadanie w prawdziwie północnym stylu. Będzie to bowiem śniadanie wikingów. Chętnie było jadane, szczególnie o tej porze roku przez nordyckich wojów, a to dlatego, że nie ma na świecie nic do jedzenia. Zapasy zebrane latem, jesienią powoli kurczą się, a posilić się trzeba. Co by mieć werwę i krzepę do zdobywania świata? To też całość będzie szalenie prosta w obsłudze, co by każdy wiking gdzieś na obozowisku mógł sobie to poczynić. Będzie mocno kaloryczne, ma takie być i będzie całkiem smaczne. Danie jest historyczne, autentyczne, to też zapraszam do stołu i spójrzmy, co będziemy potrzebować. Na desce pyszni się boczek surowy wędzony. Starajcie się wybierać takie nieco tłuściejsze egzemplarze, bądź zastępować go słoniną lub podgardlem. Wędzenie oraz solenie to naturalny sposób konserwowania mięsiwa wszelakiego, to też właśnie takie wikingowie ze sobą zabierali. Delikatesy Mięsny Lis otworzyły swój sklep internetowy, link do nich wrzucę Wam w opisie pod filmem, abyście bez problemu mogli zamówić taką połać boczku lub jakikolwiek inny smakołyk z mięsa. Dalej będziemy potrzebowali mąkę. Oryginalny przepis mówi, że to ma być mąka żytnia, możecie użyć jakąkolwiek inną tylko macie. Dalej woda oraz borówki. No i podróż w czasie zaczynamy od pokrojenia mięsiwa w grubą kostkę. Myślę, że nie odpłynę zbyt daleko drakarem od brzegu, jeśli zrobię to po prostu naostrzonym toporem. I tak by było, mięsiwo jest niedbale pokrojone, proporcje takie, że 3 plastry na wikinga. Połowa pracy za nami. Czas teraz na przygotowanie ciasta. Do mąki dodajemy wody, mieszamy cały czas, a wody tyle, co by konsystencja była mniej więcej jak śmietana. Drzewie mięsiwo mocno było posolone. W dzisiejszych realiach proponuję do ciasta dodać pokaźną szczyptę soli. Ciasto wymieszane, całość jest więc przygotowana. Jeśli jakieś grudki Wam się trafią, wikingom też się trafiały i nikt się tym nie przejmował. Na ogniu, od zimnej patelni zaczynając, topimy skwary. Bardzo charakterystyczne, unikatowe i smaczne danko. Kolbule, bo tak się całość nazywa, idzie dość mocno za puddingami chlebowymi znanymi z kuchni brytyjskiej czy też szkockiej. Ale założę się, że to właśnie wpływy nordyckie, a dokładniej kolbule, wywarło swoje piętno na tamtejszej gastronomii i tak to się wszystko w tamtych stronach właśnie zaczęło. Smak chlebowy, naleśnikowy, lekki o dziwo. Do tego w środku chrupiące skwarki, słoność mięsiwa, a te borówki u góry tutaj, jak nic innego, uzupełniają smaki swoją rozkoszną słodyczą.
Także cóż mogę rzec, Wikingowie, jak widać, nie tylko potrafili dobrze wojować, ale również dobrze gotować. Pozdrawiam, do zobaczenia! Trzy płaty boczku na Wikinga jest już gotowe, czyli połowa pracy przygotowawczych za nami. Gaśnie trochę. Cholera. Taki ze mnie Wiking, że mi zagasło. No losie.